W pierwszych wrażeniach z użytkowania najnowszego iPada 9 generacji wspomniałem o jego niesamowitym potencjale do pomocy w nauce zarówno pod kątem wydajności jak i ceny. Czy mimo oklepanej bryły i braku kilku funkcji względem droższych modeli nowy iPad edukacyjny jest wart uwagi. Design starego, znaczy się nowego iPada może wprawić wiele osób w zakłopotanie. Z wyglądu nie znajdziemy większych różnic względem kilku poprzednich modeli. To samo rozmieszczenie przycisków, ten sam port lightning, głośniki stereo umieszczone na dole tabletu oraz gniazdo słuchawkowe. Jeśli chodzi o ekran, jest to matryca o wielkości 10,2 cala o rozdzielczości 2160x1620 pikseli. Maksymalna jasność to 500 nitów a częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Gołym okiem również można zauważyć brak laminacji ekranu, czyli widoczną przerwę pomiędzy matrycą a szkłem. Jest to ten sam wyświetlacz, który był obecny w poprzedniej generacji iPada. Natomiast został dodatkowo wyposażony w technologię ThruPhone, która dostosuje wyświetlanie kolorów do otoczenia, tak aby lepiej nam się patrzyło na ekran. Tablet dostępny jest w kilku wersjach. Do wyboru mamy dwa kolory: srebrny oraz gwieździsta szarość. Podstawowy model ma 64 GB pamięci wbudowanej. Jest to dwukrotnie więcej w porównaniu do poprzedniej generacji. Tak jak każdy inny model iPada 9. generacji jest dostępny w wersji Wi-Fi oraz Wi-Fi plus cellular. W tej drugiej mamy możliwość włożenia fizycznej karty SIM lub eSIM, aby korzystać z sieci LTE a nie 5G. Mimo, że z zewnątrz to nadal to samo, w środku znajdziemy dość pokaźne zmiany. iPad 9 generacji został wyposażony w procesor A13 Bionic, znany również z iPhone'ów 11. Jest to sześciordzeniowy procesor wspomagany 3GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o pracę biurową, nie ma opcji, żeby ten iPad nas zawiedzie. Wszystkie aplikacje, z których korzystałem na moim prywatnym iPadzie Pro z 2018 roku, działają bez zająknięcia na budżetowej dziewiątej generacji. Po przejściu z iPada Pro na pierwszy rzut oka w Wydawało mi się, że nowy iPad jest dość wolny. Jest to sprawa ściśle związana z odświeżaniem 60 Hz. Na początku trudno mi było się przyzwyczaić do dwukrotnie niższej częstotliwości ekranu względem mojego Pro. Jest to jednak tylko złudzenie i pomimo wyższego komfortu użytkowania na ekranie 120 Hz, moim zdaniem da się z powrotem przestawić na niższą częstotliwość. Z graniem w gry również nie było najmniejszych problemów. Przez okres użytkowania tabletu miałem trochę wolnego czasu, przez co mogłem pozwolić sobie na odrobinę rozrywki. Dwie, jedyne gry, w które gram na tablecie, to dość wiekowe. Blonze TD5 oraz popularny 8Ball Pool. Podczas testów nie mogłem również nie sprawdzić odtwarzania wszelkiego rodzaju multimediów, a również serwisów streamingowych. Netflix jest w stanie odtworzyć wideo do 1080p, a YouTube nawet w 4K. iPad 9. generacji został wyposażony w głośniki stereo. Nie są one umieszczone jednak na górze ani na dole tabletu, a po obu stronach portu ładowania. Mimo bardzo dobrej jakości dźwięku, niestety brakowało mi tej przestrzeni, jaką dają głośniki po obu stronach tabletu iPady w swojej podstawowej postaci są dość popularne wśród studentów. Ja osobiście używam iPada jako głównego notatnika od ponad dwóch lat. Przestałem nosić zeszyty oraz książki, które często zapominałem zapakować do plecaka. Wszystko to można było z łatwością zastąpić jednym iPadem. Do robienia notatek używam aplikacji GoodNotes. Podoba mi się w niej zarówno sposób organizacji zeszytów, jak i sam komfort pisania i rysowania. Dla tych, którzy niekoniecznie potrzebują rozbudowanego programu, a szukają prostej i darmowej alternatywy, preinstalowana została aplikacja notatki. Możemy w niej zarówno wygodnie pisać tekst na klawiaturze, jak i odręcznie. Jeśli chodzi o naukę zdalną, a w moim przypadku zdalne wykłady, wykorzystywałem platformę Microsoft Teams. 10 ekran w zupełności wystarcza do komfortowego przyswajania informacji z wyświetlanej przez wykładowcę prezentacji, a przez dwie godziny zajęć spadło mi mniej więcej niż 15% baterii. Jak na zasobożerne Teamsy jest to świetny wynik. Nowością, niegdyś zarezerwowaną dla droższych iPadów Pro, którą również znajdziemy w najnowszym iPadzie 9 generacji, jest nowy 12-megapikselowy aparat przedni oraz razem z nim obsługiwana funkcja Center Stage. Kąt widzenia przedniego aparatu jest tak ogromny, że rozmawiając przez FaceTime mogę chodzić po całym pokoju, a tablet będzie śledzić moją twarz odpowiednio zbliżając, wyrównując kadry. Temat tylnej kamery w tablecie zwykle pomijam. I tak też będzie w tym przypadku. Uważam po prostu, że prawie nikt nie kupuje tabletu z myślą o robieniu zdjęć. Tylny obiektyw ma jedynie 8 megapikseli i do niczego poza ewentualnym skanowaniem dokumentów raczej się nie nadaje. iPad 9 generacji, mimo posiadania kamery przedniej z iPada Pro, nie odziedziczył po nim technologii rozpoznawania twarzy Face ID. Zamiast tego jedynym zabezpieczeniem biometrycznym jest czytnik linii papilarnych, znany również z poprzednich modeli tabletów oraz smartfonów Apple Touch ID. Niestety, w tym modelu nie znajdziemy również najnowszego czytnika drugiej generacji stosowanego w pierwszym iPadach Pro czy też iPadzie R3. Pierwsza generacja czytnika zastosowana w testowanym przeze mnie module iPada jest dość wolna i mimo, że odblokowanie ekranu nie zajmuje aż tak długo czasu, to czasem zdarza się, że nie wychwyci mojego palca za pierwszym razem. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem, a wręcz rzeczą, która przypomniała mi o jednym z największych atutów starszych modeli iPadów jest bateria. iPad 9 generacji w tej kwestii mnie nie zawiódł. Producent deklaruje 10 godzin przeglądania internetu na zasilaniu na baterii. Podczas testów z iPada korzystałem bardzo intensywnie. Często grałem w gry jednocześnie rozmawiając przez FaceTime'a, przez funkcję Picture in Picture. Przy tak intensywnym i prądożernym użyciu baterii, czas pracy na włączonym ekranie wyniósł niemal 9 godzin. W zestawie znajdziemy ładowarkę o mocy 20W wraz z kablem. Dobrze wiedzieć, że zasilacz również jest w pudełku, bo w dzisiejszych czasach nie jest to takie oczywiste. Dołączona ładowarka naładuje tablet do pełna w około 3 godziny. Nie jest to świetny wynik, ale jak na ogniwo o ponad 32 watogodzin i dość słabej ładowarce, nie jest najgorzej. Podstawowa wersja iPada 9. generacji kosztuje 1699 zł. Za wersję wyposażoną w 256 GB pamięci należy dopłacić aż 800 zł, a dodatkowa obsługa sieci komórkowej kosztuje kolejne 650 zł, niezależnie od wersji pamięciowej. Będąc studentem, można skorzystać ze strony sklepu Apple dla edukacji. W ten sposób dostajemy zniżkę w wysokości 6%, dzięki czemu na podstawowym modelu możemy zaoszczędzić około 100 zł. Niewiele, ale zawsze coś. Nowy podstawowy iPad 9. generacji to nie jest żadna nowość. Nie zaskoczy designem, nie ma również niektórych funkcji, które oferują jego drożsi bracia. Jest to natomiast świetne narzędzie pracy. To jest tego rodzaju urządzenie, które ma spełnić swoje zadanie. Ma być bezawaryjny i bezproblemowy. Ma obsługiwać nasze ulubione aplikacje, a także otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i systemu przez następne kilka lat. I taki właśnie jest nowy podstawowy iPad. Nieważne czy wykorzystamy go na studiach, do pracy, do grania w gry, do oglądania seriali czy filmów. Czy też do tego wszystkiego naraz. Ten niepozorny tablet poradzi sobie z każdym z. I myślę, że właśnie przez to ma wielu zwolenników.